Rozmowy Elki. Dyskusje, opinie, komentarze. Codziennie o 10.15 na antenie Radia Elka. Kwadrans po 10.00 Jarek Adamek i jego gość. A naszym gościem jest dzisiaj pan Mariusz Chomski, wójt gminy Lipno. Dzień dobry, panie wójcie. Dzień dobry. I jak tam się pan czuje po studniach urzędowania? Mniej więcej studniach. No mniej więcej, parę dni brakuje do studni. Policzył pan wszystkie dni, które pan już urzęduje? No 94 dni. Ma pan taką miarę jak w wojsku, że zwala i się odcina całą kadencję? Nie. Został pan gminę. Rozmawialiśmy ostatnim razem, kiedy pan świeżo nastał, już pan zaczął rządzić. Mówił pan wtedy, że sytuacja gminy jest bardzo, bardzo trudna. Czy sytuacja się poprawiła? Stanowczo tak. Co prawda nie jest to łatwe, ale sytuację finansową opanowaliśmy i nie jest tak źle, jak było w zeszłym roku, a przede wszystkim w końcówce roku, bo było bardzo, bardzo trudno. Było trudno i co? I pieniądze się znalazły? Czy zaoszczędziliście pieniądze? Nie, zaoszczędziliśmy. Czy zarobiliście? Zaoszczędziliśmy pieniążki w różnych, można powiedzieć, działach. Przyjrzeliśmy wiele umów, w których doszło do negocjacji, konsultacji z różnymi firmami i udało się nam częściowo zaoszczędzić pieniążki. Tu mówię o firmie Świtalscy i Spółka, Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów Kanalizacji w Lesznie, o Enei tutaj mówię. To są duże pieniążki, które nam się udało zaoszczędzić. Wytargowaliście z nimi lepsze warunki? Dokładnie, z taką Eneą albo z MPWiK-iem na tak jest. Odbiór ścieków? I powiem, można? To pan teraz daje taki sygnał, że może warto z nimi targować. I powiem panu, i to dużo. To znaczy ile? Nie chcę mówić o kwotach, ale pokaźne kwoty. Proponuję rozmawiać po prostu, bo rozmowa zawsze dużo daje po prostu, więc... Opłacało się. Wprowadził pan też oszczędności. Ja przypomnę takie spektakularne działania, jak na przykład wyłączanie krócej paliły się wiejskie latarnie. Trochę zimniej mieli urzędnicy. Tak. 17 stopni. Tak. Podobno. Nie wiem, tak. Czy max, czy min, ale 17. Ile się udało zaoszczędzić pieniędzy na tym? To znaczy, się powiem panu, jeśli mówimy tutaj o kwestii energii elektrycznej, to jest... W obliczeniu na jeden okres, że tak powiem, ten spisowy, około 10 tysięcy złotych. To jest dla nas bardzo dużo, dla gminy. I na co te 10 tysięcy będzie przeznaczone? Na opał, konkretnie szkoły, oświata, cała oświata po prostu. O oświacie porozmawiamy za chwilę, ale ja bym chciał jeszcze porozmawiać o jednym ważnym temacie, bo w tak zwanym, brzydkie słowo, międzyczasie pańskiego urzędowania było to referendum w sprawie elektrowni wiatrowych, referendum, które mieszkańcy określili, że nie chcą tych elektrowni. Czy te wyniki są już zatwierdzone przez gminę? Już powiedzieliście wszystkim inwestorom do widzenia? To znaczy w piątek jest posiedzenie Rady Gminy. Praktycznie w piątek jest posiedzenie Rady Gminy, tak jak mówiłem, będzie podejmowana uchwała w związku z tym. Inwestorzy mają zielone światło. Można wchodzić, można inwestować na terenie naszej gminy. Zachęcam. Ale nie ze śmigłami. Nie ze śmigłami, bo tutaj mieszkańcy zdecydowali, czego chcą. Mieszkańcy jasno i wyraźnie się opowiedzieli, po której stronie stoją i ja wynik ten respektuję, przyjmuję do wiadomości i to jest obowiązująca rzecz dla naszej gminy. Nasza gmina jest wolna od turbin wiatrowych. W związku z tym zapraszam wszystkich inwestorów do inwestowania na naszym terenie. Zapraszam chętnych, którzy chcą się pobudować na naszym terenie. Jesteśmy wolni od turbin wiatrowych. Za to wykasujemy pana w ramach tych opłat za promocję gminy, ale słyszałem, że już było spotkanie z firmą, która chce inne formy energii z przyrody pozyskiwać. Jakiś park solarny ma powstać w gminie, tak, albo może powstać w gminie? Tak, w zeszłym tygodniu doszło do pierwszych takich rozmów. Tych rozmów musi być przeprowadzonych kilka. Mówimy o obszarze około 10 hektarów, gdzie ma powstać, tak jak to pan powiedział, taki park solarny, który no, ma produkować energię elektryczną. To będą takie panele słoneczne. Dokładnie. Z tego będzie prąd.
z tego firma, która przyszła z tą propozycją do nas, zakłada, że coś takiego ma przynosić dochód nim, dochód dla gminy, no i produkować prąd. A oczywiście. Jaki dochód dla gminy? Porównywalny z elektrowniami wiatrowymi? Większy. Większy? No bo jeśli mówimy o 10 hektarach pod inwestycje, no to jest dużo, dużo większy dochód. To znaczy dzisiaj jesteśmy w fazie rozmów, bo tutaj ministerstwo musi się wypowiedzieć w tej kwestii, tutaj Enea musi się wypowiedzieć, my musimy wiele innych kwestii z zarządem dróg powiatowych, zarządem dróg krajowych i autostrad, zjazdy załatwić, że to jest początek. Początek, ja myślę, że potrzebujemy co najmniej pół roku, żebyśmy mogli coś więcej wtedy po prostu powiedzieć. Informujecie na stronie gminnej, że to ma być przy drodze numer 5. Tak jest. Ale brany jest również inny teren pod budowę właśnie tego parku solarnego. Na ile ta firma chce rzeczywiście inwestować? To znaczy się, my jesteśmy pierwszą gminą w Polsce, z którą rozmawiają. Są po rozmowach odnośnie dotacji ze środków unijnych, odnośnie budowy tego. Jest zielone światło, no musimy rozmawiać. Myśli pan, że mieszkańcy tutaj w tym przypadku nie będą mieli żadnych uwag? Jestem tego wręcz pewny, więc bo to jest zdrowe pozyskiwanie po prostu energii elektrycznej. I hałasu nie robi. Panie wójcie, teraz trudny temat. Zwrócili się do mnie, dostałem list od rodziców dzieci z Górki Duchownej. Mhm. Są zaniepokojeni przyszłością szkoły, która jest w tej wiosce. Mhm. Czy mają powody do niepokoju? To znaczy się, to jest trudny, panie redaktorze, temat. Ja powiem w ten sposób. Rocznie do oświaty, oprócz subwencji, w zeszłym roku dołożyliśmy 2 miliony złotych. W tym roku dokładamy 2 miliony 350 tysięcy złotych. Niepotrzebnie, no jest takich dwóch radnych, niepotrzebnie robi wielkie halo wkoło tej sprawy. Ja jasno i wyraźnie powiedziałem, że szkoła w Górce Duchownej nie będzie zlikwidowana i stanę na włosach, żeby ta szkoła nie była zlikwidowana. No ale mówi pan. Komisja budżetowa. Dużo pieniędzy idzie na oświatę, tak. I te pieniądze no, trzeba by zracjonalizować, tak? Dokładnie tak. Jak pan chce je racjonalizować? To znaczy się, było spotkanie komisji budżetowej, na którym był poruszony temat oświaty. I właśnie temat szkoły w Górce Duchownej. Niektórzy radni, nie ukrywam tego, byli za likwidacją szkoły w Górce Duchownej. Radny pan Tadeusz Hofmański, z zawodu oczywiście nauczyciel, wyszedł z propozycją przeniesienia 4, 5, 6 klasy do szkoły w Goniembicach. Taki manewr pozwoliłby na zaoszczędzenie w granicach 400 paru tysięcy złotych w stosunku rocznym. Ale wiąże się to ze zwolnieniami 3-4 nauczycieli. Ja miałem całkiem inną wizję, jak rozwiązać ten problem. Ja chciałem doprowadzić do rozmów z mieszkańcami Radomicka, Targowiska, Wydorowa, żeby dzieci, które z tych miejscowości jeżdżą do szkoły w Lipnie, zostały dowożone do szkoły w Górce Duchownej. To by spowodowało, że te klasy by były zwiększone, a w Lipnie zmniejszyłaby się ilość nadgodzin, które wypracowują nauczyciele. Taka jest pańska koncepcja. Taka jest moja koncepcja, chociaż jest jeszcze inna koncepcja. Jest inna koncepcja, żeby stan przedszkola w Górce Duchownej pozostawia wiele do życzenia. Przez wiele lat nie był remontowany ten budynek. Praktycznie do końca tego roku szkolnego ten budynek, w tym budynku będzie się mieścić przedszkole. Już podjąłem kroki związane z tym, żeby przedszkole przenieść do szkoły w Górce Duchownej. Muszą być pobudowane nowe sanitariaty dla tych maluchów. Pani dyrektor przyszła do mnie przedszkola z propozycją, żeby te dzieci przenieść albo do Lipna, albo do Radomicka. Ja twierdzę, że to by było pokrzywdzenie tych maluchów i uważam, że jeśli jest przedszkole w Górce Duchownej, to przedszkole powinno zostać. Musimy dokonać małych zmian, remontów. Jesteśmy umówieni z sanepidem, żeby tutaj się w tej kwestii nam wypowiedział i będziemy działać. Czyli tak, panie wójcie, bo musimy to rodzicom wszystkim dokładnie powiedzieć, jak to będzie wyglądać. Szkoła w Górce Duchownej pozostaje?
Tak. Tak jak była. Tak jak była. Tak samo, w tym samym rozmiarze. Będą inwestycje i będzie przeniesione przedszkole tam. Zostanie przeniesione przedszkole. Nie mogę powiedzieć, czy zostanie czwarta, piąta, szósta klasa. No to radni zdecydują po prostu. Ale pan proponuje określone rozwiązania. Pan ma większość w Radzie i pan proponuje określone rozwiązania, tak? Mm-hmm. Także... Tak, tylko jeśli przeniesiemy przedszkole do szkoły w Górce Duchownej, zabraknie nam pomieszczeń. Mm-hmm. I wtedy... I tu już się robi problem. I wtedy dzieci czwartej, piątej, szóstej klasy trafiają dokąd? Do szkoły w Goniembicach. Taka jest propozycja pana radnego Tadeusza Hoffmańskiego. I panu ta propozycja się podoba? Podoba się. To jest w ogóle ciężki temat, bo na pewno rodzicom to się nie podoba, bo szkoła była od wielu lat w tym miejscu i teraz no, przyszły czasy takie, jakie są. Mieszkańcy by chcieli zachować tą szkołę, ale musimy wybrać jedno. Albo mamy szkołę dla dzieci, pierwsza, druga, trzecia klasa i mamy, ratujemy przedszkole, albo po prostu nie mamy przedszkola w ogóle w Górce Duchownej, bo nie ma gdzie go tak naprawdę... no włożyć. I dzieci z Górki Duchownej po prostu nie miałyby przedszkola, czy musiałyby być... Musiałyby być dowożone do Radomicka i do Targowiska, do Radomicka i do Lipna. I teraz jest pytanie, czy te dzieci 3, 4, 5-letnie, 6-letnie mamy dalej krzywdzić, wożąc z nich? To są maluchy, po prostu maluchy. Czy łatwiej jest przewieźć czwartoklasistę, piąto, szóstoklasistę do innej szkoły? Na pewno tamtemu dziecku jest łatwiej wytłumaczyć. Kto będzie go woził? No, tak jak do tej pory gmina, to jest obowiązkiem gminy i gmina będzie wozić. Ja bym tutaj jeszcze, jeśli rozmawiamy o szkole w Górce Duchownej, bo temat Górki Duchownej to jest poważny problem, z tego względu, że od lat toczy się dyskusja na temat, kto jest tak naprawdę prawowitym właścicielem tego budynku. Ja w ciągu 2 miesięcy potrafiłem wystosować pozew do sądu o ustalenie, no kto jest naprawdę właścicielem tego budynku? Spółdzielnia twierdzi, że spółdzielnia produkcyjna jest, gmina twierdzi, że gmina jest właścicielem. No ktoś to musi rozstrzygnąć. Sąd to rozstrzygnie? Sąd musi. W ciągu 5 lat, jak znam życie i postępowanie sądów? Ciężko mi powiedzieć. A od września już, jak dzieci będą się uczyć? Nie rozumiem. Od września dzieci gdzie się będą uczyć, bo Rada musi teraz szybko uchwalić. Czyli teraz ten projekt, o którym pan mówi, projekt pana radnego Hoffmańskiego, będzie realizowany? Nie wiem. Nie wiem, ciężko mi na ten temat powiedzieć. Jak wójt powie, tak radni zagłosują. Wójt powie, przyjmujemy, to jest dobry pomysł, albo powie, nie, szukamy czegoś. Nie. Ja idąc do wyborów mówiłem jasno, wyraźnie, nic nie będę robił niezgodnie z decyzją i wolą mieszkańców. W przyszłym tygodniu w Górce Duchownej jest zebranie w tej kwestii. Ja nie mogę powiedzieć, że przenosimy czwartą, piątą, szóstą klasę, bo ja bym był nie w porządku wobec tych mieszkańców. W przyszłym tygodniu po to jest zebranie w Górce Duchownej, żeby mieszkańcom komisja budżetowa przedstawiła sprawy finansowe, uwarunkowania i dopiero wtedy rodzice się wypowiedzą w tej kwestii i dopiero za tydzień, dwa możemy na ten temat rozmawiać. Kiedy to zebranie, to możemy zaprosić. W przyszłym tygodniu 17 albo 18, dzisiaj nie pamiętam dokładnie daty, ale to jest albo 17 albo 18. Sołtysa niech pytają, to im powie. Sołtys powie na pewno. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był wójt Lipna, pan Mariusz Chamski. Dziękuję bardzo, panie wójcie. Dziękuję bardzo.